kochani, witam się z wami 20 dnia Vlogmas. Jest już wprawdzie godzina 17, ja dopiero zaczynam nagrywanie, a to z tego powodu, że miałam na rano do pracy i po prostu, no nie wyrobiłam się rano. Nawet film wam dopiero teraz opublikowałam, chociaż był już przesłany na YouTube, to jeszcze nie miałam przygotowanej miniaturki, opisu, także nie mogłam go wstawić, ale już jest na kanale, więc pewnie już go widzieliście. Dzisiaj losujemy zwycięzcę konkursu, który dla was zrobiłam, także zrobimy to później. I dzisiaj mam jeszcze rzęsy, idę na uzupełnienie. Zastanawiam się, czy nie zrobić sobie troszkę takiego bardziej widocznego efektu, a nie tak naturalnie jak miałam, ale powiem wam, że po 2 tygodniach to wydaje mi się, że one nie wyglądają tak źle. Wcale ich tak dużo nie wypadło. Piję sobie moją ulubioną herbatkę, przedostatnia mi została, więc muszę zrobić zapas. I przebrałam się po pracy w tą bluzę z Answer, bardzo fajna, wygodna, bardzo mi się podoba, naprawdę jestem z niej zadowolona. No i będę się zbierała na te rzęsy, później otworzymy kalendarze i pokażę wam, co dzisiaj dostałam, bo dzisiaj to jest jakiś dzień prezentów. Stwierdziłam, że jeszcze przed wyjściem otworzymy kalendarze i zaczniemy od herbaty. O, już mało ich zostało. Herbatka nazywa się Herbal Dream, czyli znowu będzie ziołowa. W sam raz dla Kuby. Kolejny kalendarz to Vivo. I dzisiaj już 20. Wydaje mi się, no bo naprawdę nie widzę, że 20 będzie tutaj, gdzie nie ma żadnej cyfry, żadnej liczby. I po prostu to otworzymy. O. Tutaj mamy błyszczyk i wygląda na całkiem ładny kolorek, taki fioletowo-różowy, także otworzyłam po prostu no, to okienko, które nie wiadomo czym było. Mam nadzieję, że to właśnie była 20. Teraz L'Occitane. 20 jest tutaj. A tutaj mamy balsam do ciała. Jest on z tej serii, z której już miałam żel pod prysznic. Bardzo mi się podobał zapach, także myślę, że i z balsamu będę zadowolona. Teraz czekoladka. Od razu widzę 20. I tutaj mamy jakiegoś misia. Taki śmieszny. O, jeszcze z drapeczka i Douglas. W zdrapce mamy bałwanka, do wygrania było 150 zł, więc znowu nic. A jeżeli chodzi o Douglasa, to 20 jest tu. O, jaka duża. Ale zazwyczaj w tych dużych są jakieś maski, tego typu rzeczy. O, a tutaj mam żel pod prysznic i ja z tej serii mam, miałam w zasadzie, już mi się skończyła, taką piankę myjącą pod prysznic. Bardzo mi się ten zapach spodobał, więc super, ekstra. Ja ruszam na rzęsy, tu pewnie w tle słyszycie pralkę i odezwę się jak wrócę. Właśnie wróciłam i taki jest efekt. Może jutro w lepszym świetle i z makijażem na twarzy wam to pokażę, będzie lepiej widać, ale jest tych rzęs troszkę więcej, bo poprosiłam, żeby jednak były troszkę gęściej ułożone. Mówiłam wam dzisiaj, że mam dzień prezentów, no i pokażę wam, co dostałam dzisiaj w pracy. Po pierwsze, kubeczek pełny słodkości. Jest to kubek, który ma się jakoś zmieniać pod wpływem gorącej wody, także na pewno go sobie wypróbuję, ale pięknie jest zapakowany, taka wstążeczka, bardzo ładnie. I jeszcze taka malutka paczuszka z Douglasa. I w środku mamy paletkę, która mi się bardzo podobała, już wam pokażę jak wygląda. Jest to paletka na 6 cieni, taka dzienna, wiecie, do zrobienia takiego zwykłego dziennego makijażu, chociaż myślę, że jakby się postarać, to można i wyczarować jakiś delikatny wieczorowy, także taka paletka, bardzo miły upominek. O, tutaj jeszcze leży mój telefon już zmieniony, już mamy świąteczną obudowę, bo gdzieś ostatnio pisaliście mi, że już powinnam na świąteczną zmienić, więc mamy takiego Mikołaja. Dostałam także przesyłkę i podejrzewam, że jest to ta wygrana bluzka. Zaraz zobaczymy.
powiem Wam, że ta bluzeczka jest naprawdę bardzo ładna. Tutaj ma takie zakończenie przy rękawku. To jakaś meteczka odstaje, co to jest? Fashion. I z tego, co zauważyłam przy otwieraniu, ona z tyłu ma kokardę do zawiązania. Także tu jest taki malutki półgolfik, ale z tyłu jest kokardka, więc myślę, że naprawdę będzie bardzo ładnie wyglądać. Jak już pewnie zauważyliście, pomalowałam paznokcie na taki bordowo-fioletowy kolor. I jest to Golden Rose, numerek 104. Jest to lakier, którego ja nałożyłam tylko jedną warstwę, a myślę, że naprawdę ładnie wygląda. Wprawdzie mam jeszcze ten top coat, który Wam ostatnio pokazywałam, ale stwierdziłam, że teraz jeszcze na te parę dni, podejrzewam, że i tak, wiecie, mi się troszkę zmyją te, znaczy zmyją, zdrapią podczas pracy te paznokcie, a na święta sobie zrobię może jakieś czerwone albo bordowe. A tak wyglądają te i powiem Wam, że jestem z nich bardzo zadowolona. Właśnie czytam Wasze komentarze pod filmem z rozdaniem i wybrałam już pierwszego zwycięzcę, w zasadzie zwyciężczyni. Ewelina Piotrowska, bardzo fajny wierszyk, nie wiem, ja bardzo lubię takie formy wypowiedzi, ale żeby też nie było tak, że tylko po prostu wybieram to, co mi się podoba, to zobaczymy, kto będzie miał szczęście i drugą osobę sobie zaraz wylosujemy. A kolejna zwyciężczyni to Solution 22. Powiem Wam, że losowałam kilka razy, ponieważ niestety, ale nie były spełnione wszystkie warunki konkursu. Dlatego też no, musiałam losować kilka razy, ale mamy już zwycięzców. Czekam na adresy. Tutaj na dole pojawi Wam się mój adres e-mail i tam wysyłajcie mi swoje adresy. Mam zamiar zabrać się za tą książkę, którą ostatnio kupiłam w Empiku. Mówiłam Wam o niej, bo ona jest taka świąteczna, no i po prostu wypada w tym okresie ją zacząć czytać. Także jeżeli chodzi o dzisiaj, to by było na tyle. Mam nadzieję, że vlog się Wam podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę i widzimy się jutro.